że to, że choruję na nowotwór, mam już przerzuty wszędzie. W tej chwili mam taką alergię uczuleniową w tej chorobie i zaczęłam sama stosować wodę z Lourdes, którą przywożę. Jadę w tym roku już czwarty raz do Lourdes. Przywożę sobie wodę dużą, bo przywożę 5 litrów. Co dzień wypijam po kieliszku, a teraz na uczulenie, które mi wyszło, onkologiczne takie, smaruję tą cudowną wodą z Lourdes. I proszę mi wierzyć, ta woda mnie łagodzi to pieczenie, to swędzenie, łagodzi całkowicie. Także 3 razy w ciągu dnia zamiast leków, tabletek czy coś, które mi podwyższają poziom cukrów, jak zaszczyki takie dostaję, to przestałam brać zaszczyki i tą wodę z lów, którą trzymam tu w buteleczce i sobie na ręczniczku. No, tu są takie opisane, na pewno nie będzie to widać, ale przelewam sobie do tej małej buteleczki, żeby była wygodna. W tym roku jadę, mówię, jadę do Lourdes, wykąpać się znów w cudownej wodzie na moje kości, które mi no na pewno w jakiś sposób pomagają. Pobyt w Lourdes dla mnie to jest coś wspaniałego, coś pięknego, coś, co przeżywam, nie umiem tego opisać. Ale ja to czuję, przeżywam i dziękuję Panu Bogu, że i Pani z Lourdes, że tam mogę jechać i ludziom z zakonu maltańskiego, którzy pamiętają o mnie i mnie też tam zabierają. To chyba tyle, co bym miała tak do powiedzenia. Dziękuję.